Witamy na wystawie R.M. Roman Modzelewski, Sen o Łodzi, która zajmuje zabytkową przestrzeń sali wystaw czasowych Muzeum Miasta Łodzi. Ekspozycja składa się z siedmiu stref tematycznych, opowiadających o życiu i twórczości Romana Modzelewskiego, wybitnego artysty, projektanta i dydaktyka. Każdą ze stref rozpoczyna plansza z tekstem przewodnim. W jej prawym, dolnym rogu Znajdziesz informacje o numerze nagrania do odsłuchania podczas zwiedzania danego fragmentu wystawy. Przy wybranych obiektach odnajdziesz również numery nagrań. Po ich wybraniu możesz odsłuchać audiodeskrypcji wskazanych dzieł. W drodze do łodzi 1912-1945. Strefa pierwsza prezentuje przykłady wczesnego malarstwa oraz prac z zakresu sztuki użytkowej i projektowej. Na wstępie zwraca uwagę fotografia pierwszego w Polsce składanego kajaka żaglowego z końca lat dwudziestych ubiegłego wieku. Życiową pasję do żeglarstwa Roman Modzelewski rozwinął już w młodości. Jako nastoletni harcerz posiadał talent do działań projektowych. Odbywał też spływy w kajaku własnej produkcji. Ciekawy jest również szkicownik z przełomu lat 30. i 40. z zachowanym wisiorem z tego okresu, rysunkami i zapiskami o technologii wykorzystywania materiałów w sztuce. Bardzo ważny dla tej części jest pochodzący ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi szkic i obraz pod tytułem Łódź Fabryczna, namalowany w mieście, do którego Modzelewski przybył w 1945 roku. Przemysłowa panorama pokazuje oblicze robotniczego miasta, w którym artysta rozpoczął nie tylko wieloletnią aktywność twórczą, ale również działalność dydaktyczną. Walka o program i uczelnie. Heroiczny okres Akademii Sztuk Pięknych. Druga strefa tematycznie obejmuje okres tworzenia programu Łódzkiej Uczelni przez jej pierwszych pedagogów i założycieli, pod przewodnictwem Władysława Strzemińskiego znajdziemy tutaj archiwalne dokumenty, zdjęcia profesora Modzelewskiego od lat 40. po lata 70. oraz cytaty z przemówień rektorskich. Najważniejsze z nich, odnoszące się do roli sztuki i artysty we współczesnym świecie, pojawiają się w górnej części ścian wszystkich przestrzeni wystawy. W trakcie 37 lat pracy dydaktycznej Modzelewski prowadził pracownie rysunku i malarstwa. Ucząc studentów logicznego przekazu idei malarskiej. Zdjęciom dokumentującym pedagogiczną działalność artysty, towarzyszą fotografie makiety i realizacji jedynego w Polsce specjalnie zaprojektowanego na potrzeby uczelni artystycznej budynku. Coraz większy udział studentów w kształtowaniu nowoczesnego wzornictwa w przemyśle lekkim i odzieżowym, a także ukończenie w 1975 roku budowy nowego gmachu szkoły. Były spełnieniem części marzeń profesora. Czas dla łodzi. Trzecia strefa połączona jest wspólną przestrzenią z poprzednią sekcją. Okres działalności dydaktycznej był bowiem przełomowy dla Modelewskiego, także jako artysty i nowego obywatela łodzi. Dla niego współuczestniczył w istotnych projektach publicznych. W latach 50. i 60. Modzelewski był projektantem i głównym konsultantem nowej koncepcji zabudowy Starego Rynku, której fragment prezentuje malarski szkic elewacji przykładowej kamienicy. Artysta był także twórcą istniejącej do dziś bramy wejściowej Mauzoleum w Radogoszczu. Szkic i fotografia pokazują metaloplastyczną bramę wejściową na teren obiektu oraz ozdobne kraty w Murze Ogrodzenia. Jest to jego jedyna zachowana realizacja publiczna w łodzi. W tej strefie można również zobaczyć gramofon łódzkich zakładów radiowych z lat 60. Dla tego modelu artysta zaprojektował uchwyt na ramię z igłą o ciekawym kształcie. Ten obrotowy element stworzywa sztucznego pozwalał użytkownikowi jednym ruchem odblokować ramię i przygotować gramofon do pracy. Słońce i żagle w poszukiwaniu formy i nowych materiałów. Czwarta strefa pokazuje liczne przykłady wielowątkowej twórczości Romana Modzelewskiego z okresu od 1946 roku do końca lat 60. Prezentacje rozpoczynają zdjęcia z plenerów w Nowej Rudzie, organizowanego wraz z Władysławem Strzemińskim i Stefanem Wegnerem. Jego efektem są pokazane w dalszej części, odkrywcze dla awangardowej sztuki, abstrakcyjne w formie obrazy słońca, namalowane po raz pierwszy w 1946 roku. Są one efektem doświadczeń opartych na obserwacji zmieniających się kolorów i kształtów, które wynikają ze zjawiska optycznego zwanego powidokiem lub kontrastem następczym. Prace te reprezentują solaryzm. Kierunek zapoczątkowany przez Modzelewskiego, kontynuowany następnie przez Strzemińskiego. W kolejnych latach artysta podjął temat martwej natury i pejzażu, wykonując prezentowany na wystawie cykl Żagle. Kierując się na prawo, odnajdziemy prace przedstawiające pierwsze eksperymenty z nowymi tworzywami. Artysta wykorzystywał je już pod koniec lat czterdziestych, tworząc malarskie reliefy, a później rzeźby, bogatą strukturę kompozycji uzyskiwał własną metodą, między innymi łącząc farby olejne z żywicą syntetyczną. Przykłady tych działań są tutaj wybitnie reprezentowane przez prace z lat 50. i 60. Na szczególną uwagę zasługuje też projekt i dokumentacja fotograficzna aranżacji ścian oraz okien w domu towarowym Handlowiec w Poddębicach. Z lat 70. Jedna z ocalonych, zachowanych częściowo szyb, ozdobionych własną, unikatową techniką z użyciem barwionej żywicy i fragmentów szkła, jest prezentowana w holu prowadzącym do galerii wystawowej. Wizjonerskie eksperymenty. Roman Modzelewski w kulturze masowej. Piąta strefa stanowi centralną część wystawy. Zgromadzono tu. Najbardziej ikoniczne i znane przykłady twórczości projektowej Romana Modzelewskiego. Pierwszy fotel artysty, RM56, był zaprojektowany i ręcznie wykonany ze sklejki malowanej na żółty kolor. Siedzisko wyróżniało się nietypową lokalizacją miejsca łączenia płyty. Zastosowanie winiduru w centralnie zaprezentowanym fotelu, wykonanym na wzór modelu RM57. To pierwsza próba uformowania mebla ze sztucznego tworzywa termoplastycznego. Kolejny model RM57 wykonany był w całości z metalu pokrytego tapicerką. W 1958 roku Modzelewski stworzył pionierski fotel w Polsce, wykonany z laminatu szklano-epoksydowego. Pierwsze egzemplarze otrzymały jasno-kremową łupinę. Następnie do żywicy epoksydowej projektant dodał pigmenty: czerń, czerwień, żółcień i zieleń. Fotele były wytwarzane ręcznie przy użyciu aluminiowej formy służącej do modelowania i utwardzania skorupy siedziska. Na wystawie obok oryginalnych mebli i formy prezentowane są również fotografie i studia ze szkicami przygotowywawczymi. Wykrojnik oraz patent RM58. Spełnione i niespełnione marzenia Romana Modzelewskiego. W szóstej strefie, zajmującej niewielkie, osobne pomieszczenie, można obejrzeć rysunki i modele jachtów, fotografie przedstawiające proces ich powstawania i użytkowania, a także fotografie dokumentujące żeglarską aktywność Romana Modzelewskiego. Od strony artystycznej uzupełniają tę przestrzeń szkice do obrazów i abstrakcyjne malarskie kompozycje z lat 70., 80., i 90., wykonane techniką własną artysty. Prace te są przykładem przenikania się czystej sztuki, eksperymentów technologicznych, działań projektowych z aktywnością pedagogiczną. Doświadczenie w zastosowaniu tworzyw sztucznych. Modzelewski wykorzystał podczas konstruowania jachtów żaglowych, których modele zostały zaprezentowane na wystawie. Jako pierwszy w kraju wykonał kabinowy jacht morski z laminatu epoksydowego. Druga łódź projektu i wykonania modzelewskiego, o nazwie amulet, powstała z laminatu poliestrowo szklanego w połowie lat 70., kiedy zastosowanie tworzyw sztucznych stawało się powszechne w środowisku armatorów. Ostatnia koncepcja budowy jachtu Talizman nie została zrealizowana. Światowy powrót ikony designu. Ostatnia, siódma strefa zawiera prace prezentowane na ścianie prowadzącej do kalendarium i wyjścia z wystawy. Są one przykładem zaistnienia najsłynniejszego dzieła Romana Modzelewskiego, fotela RM58 w kulturze polskiej. Jego współczesne funkcjonowanie jako ikony światowego designu zawdzięcza warszawskiej firmie Wzór, która od 2012 roku wprowadziła kultowe modele do masowej produkcji. Fotosy filmowe pokazują RM58 w takich polskich filmach jak Ósmy Dzień Tygodnia, Pan Anatol Szuka Miliona i Gdzie Jesteś Luizo. Powiększony, kolorowy kadr z tego pierwszego filmu został wykorzystany na wystawie stanowi bowiem naturalne tło dla barwnych podświetlanych brył prezentujących słynne meble. Ciekawostką dla zwiedzającego są miniaturowe modele RM56, 57 i 58 oraz seria kolekcjonerskich znaczków pocztowych z serii Polskie wzornictwo przemysłowe. Na zakończenie zwiedzania można prześledzić obszerną oś czasu życia i twórczości Romana Modzelewskiego. Zachęcamy również do wypoczynku w wygodnych, współczesnych wersjach fotela RM58 oraz obejrzenia filmów dokumentalnych z lat 70. i 90., poświęconych polskiemu designowi. Tytuł obrazu Łódź fabryczna. Autor Roman Modelewski. Rok powstania około 1945. Technika Olej na płótnie. Wymiary 25 na 62 cm. Kompozycja w formie wydłużonego, leżącego prostokąta przedstawia szeroką panoramę przemysłowego miasta. Budynki malowane szerokimi pociągnięciami pędzla, bez zaznaczonych detali. Grube warstwy farby tworzą mięsistą fakturę obrazu. Dominują zgaszone barwy, z przewagą szarości i brudnego fioletu. Na pierwszym planie niskie, parterowe budynki ze spadzistymi dachami. W ich tle pojedyncze punkty zieleni drzew. Płaską fakturą kontrastują z resztą obrazu. W głębi, na dalszym planie kolejne budynki w formie ciemnobrązowych, nachodzących na siebie pasów. Jeden z nich o barwie zbliżonej do czerwieni. Ciągnąca się nad nimi długa wstęga białego dymu sugerować może, że to kształt pędzącego pociągu. Na linii wysokiego horyzontu ciemnoszare i granatowe bryły wysokich budowli. Przed nimi dwa wysokie kominy. Dookoła skłębione jasnoszare chmury dymu wypełniające niemal całe niebo, miejscami przetykane zielenią, błękitem i różem. Daleko w tle ledwo widoczne kolejne liczne kominy fabryk. W prawym górnym narożniku Fragment nieba o ciemnoniebieskiej barwie, sugerującej nadchodzącą burzę lub wieczór. Tytuł obrazu: Słońce 2. Autor: Roman Modzelewski. Rok powstania: 1946. Technika: olej na płótnie. Wymiary: 61 na 50 cm. Kompozycja abstrakcyjna o kształcie zbliżonym do kwadratu. Całość obrazu pokryta nieregularnymi, różnokolorowymi plamami o postrzępionych brzegach. Dominują ostre, czyste kolory z przewagą żółci i czerwieni. Farba nakładana grubymi warstwami z widocznymi śladami pędzla. Główny akcent obrazu, żółta, rozwibrowana plama. Przesunięty nieco w stronę lewego górnego narożnika. Jej świetlistość została podkreślona poprzez białe i pomarańczowe smugi. Nad nią dwa wklęsłe od dołu wąskie kształty, pierwszy zielony, powyżej niego czerwony. Poniżej w stronę lewego dolnego rogu skłębiony kształt w kolorze głębokiej czerni. Na prawo od niego kolejno trzy nieregularne pasma ciągnące ukośnie w stronę prawego górnego rogu, niebieskie, jasnoróżowe oraz czerwone. Ostatnie rozlewa się szeroką plamą na niemal cały lewy dolny róg obrazu. Jego narożnik, podobnie jak przeciwległy, górny lewy, w kolorze zgaszonego, neutralnego brązu. Tytuł obrazu Kompozycja Autor Roman Modzelewski Rok powstania 1946. Technika własna: wymiary 44 na 55 cm. Kompozycja reliefowa wykonana na płycie piśniowej. monochromatyczna, w kolorze brązowym o metalicznym, delikatnym połysku. Abstrakcyjne, łukowate kształty wypełniają niemal całą powierzchnię prostokąta. Nieregularnie wydobywają się stła. Niczym porwana sieć lub splot materiału. Powtarzający się rytm drobnych, wypukłych łuków przerywany jest niekiedy pustymi, płaskimi płaszczyznami. Dolna, zwisająca część linii, znacznie pogrubiona, przez co cała ich siatka nabiera mięsistego, nieco ciężkiego kształtu. Łuki o podobnej wysokości, ale różnej rozpiętości, zgrupowane w pionowych kolumnach o różnej szerokości. Kompozycja reliefowa jest przykładem eksperymentów artysty z nowymi technikami, które stosował również w swoich rzeźbach i projektach elementów użytkowych, jak na przykład kraty czy inne dekoracje architektoniczne. Charakterystyczna dla nich wszystkich jest biologiczna forma oraz zwielokrotniona wielopłaszczyznowa struktura. Tytuł pracy: Inwentaryzacja przedmiotów. Jacht Romana Modzelewskiego. Autor Jolanta Wagner. Rok Powstania 2012. Technika. Rysunek na desce. Wymiary 150 na 200 cm. Blad kreślarski w kolorze naturalnego drewna z widocznymi przetarciami, plamami i śladami użytkowania w postaci drobnych nakłuć. Na nim, naniesione fioletowym i czarnym tuszem, Plany techniczne jachtu amulet projektu Romana Modzelewskiego. Na środku widok ogólny jachtu obrócony o 90 stopni w prawo, wypełnia niemal jedną trzecią całego blatu. Przestrzeń powyżej i poniżej gęsto wypełniona rysunkami przekrojów kadłuba oraz jego detali. Poszczególne elementy rozmieszczone nieregularnie, często w formie niepowiązanych ze sobą schematów budowy lub montażu. W prawym dolnym rogu tabela rzędnych o wielu kolumnach i wersach, nieuzupełniona. Praca jest hołdem złożonym przez autorkę dla twórczości Romana Modzelewskiego, a jednocześnie elementem prowadzonego przez nią od lat artystycznego projektu pod tytułem Spis powszechny, w ramach którego inwentaryzuje za pomocą różnych technik ważne dla niej miejsca, obiekty, przedmioty. Nazwa obiektu: Forma siedziska fotela RM58. Autor: Roman Modzelewski. Rok powstania: 1957. Materiał: aluminium. Wymiary: 70 na 70 na 70 cm. Aluminiowa forma służąca do wykonywania odlewów fotela RM58 wykonana z surowego, niepowlekanego metalu o chropowatej powierzchni w kolorze piaskowym. Forma złożona z kilku elementów, dzielących kształt fotela na różne części siedzisko, oparcie, podłokietniki, boki oraz tył. Każdy z elementów posiada kilka prostokątnych wypustek, pozwalających na połączenie go z sąsiednią formą za pomocą szerokich i długich śrub. Na łączeniach jej poszczególnych części widoczne zacieki z połyskliwego tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, czerwonym lub brunatnym. Jest to pozostałość po masie wlewanej do formy, która w procesie wielokrotnego obracania zastygała w pożądanym kształcie fotela RM58. Nazwa obiektu Okładka magazynu Yachting. Rok powstania. 2015. Technika druk offsetowy. Wymiary 30 na 20 cm. Zdjęcie czerwonego fotela RM58 niemal w całości wypełniającego okładkę magazynu Yachting. Na szaro-beżowym jednolitym tle nazwa czasopisma oraz tytuły artykułów w tym samym co fotel kolorze. Po lewej, nad dolną krawędzią wyróżniony wielkością spośród innych napisów tytuł Roman Modzelewski, arcyksiąże polskiego jachtingu. Wolną przestrzeń okładki wypełniają odręczne notatki małżonki projektanta, Wery Modzelewskiej. Czarne, drobne zapiski podzielone są na kilka swobodnie rozmieszczonych akapitów. Niektóre znikają za sylwetką krzesła lub są obrócone w lewo o 90 stopni – są to informacje dotyczące jachtów projektowanych przez Romana Modzelewskiego, ich powstania, szczegółów technicznych czy kontekstów historycznych ich powstawania.